Dzień dobry, Julka Śliwczyńska. Zapraszam na 31. wydanie Szkolnej Kroniki Filmowej. We wtorek, 21 maja, odbyła się na hali sportowej naszej szkoły uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty dla klas 1-3. Popatrzmy. W piątek 24 maja podczas transmitowanej na żywo uroczystości ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu filmowego Filmujemy. Grupa Wieżyczki z naszej szkoły odniosła wielki sukces, zdobywając filmem Wróżka do Wróżka drugie miejsce. Jestem bardzo dumna, ponieważ grałam w tym filmie jedną z ról i jestem współautorką zdjęć. Obejrzyjmy krótką relację. Poznajmy teraz miejsce drugie. Poprosimy przedstawiciela jury, pana Piotra Wąsowicza, o odczytanie werdyktu. Emocje są niesamowite. Drugie miejsce. Zespół Szkół Wieżyczki w Szkole Podstawowej im. Jana Dąkowskiego w Szczelnie. Gratulujemy! Środa 29 maja to w naszej szkole Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka. Jedziemy w kółeczki. Piłeczkę, ale czarni, czarni obrony mają niesamowicie dobrą. I widać to zgranie, tą dyscyplinę. Tą kulturę sportu. We wtorek, 4 czerwca, uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki mogli obejrzeć niecodzienne przedstawienie bajki o czerwonym kapturku. Niecodzienne dlatego, że aktorami były mamy uczniów klasy 3 A i gościnnie pan dyrektor Piotr Cieślik w roli Gajowego. Teraz zaczynamy serię ostatnich przed wakacjami wydań naszych cyklicznych pozycji programowych. Na początek dobre maniery łamią bariery. Nie świstaj, świstaku! Świstak, jak to ma w zwyczaju, głośno świstał raz w tramwaju. Nie wytrzymał myszoworek i mu w pyszczek wsadził korek. Walcząc, myśli swych nie słyszę. Sam nie jedziesz, bądź więc ciszej.
Po raz ostatni w tym roku szkolnym piłka w palcu. Dzisiaj zarówno Leny, jak i Niko. Zapraszam. Cześć! Nikodem Foreński zapraszam na ostatni piłkarski program przed wakacjami. Razem z Leon przedstawialiśmy Wam przez cały rok sylwetki wybranych piłkarskich gwiazd. Było też trochę ciekawostek i rekordów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziś temat może być tylko jeden. Przekazuję głos Lenie. Cześć! Już za tydzień, 14 czerwca, początek Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech. Nasza drużyna również bierze w nich udział. Kibicujmy więc biało-czerwonym. Zosia z Vanessą zaprezentują ostatnią część serii Zosia i angielskie idiomy. Popatrzmy. Słyszałaś, że podobno nie ma być już zadań domowych w szkole? Co? Jak to? No w telewizji mówili, że nie będzie już zadań domowych. Weł widziałam co no. Co? Mam przynieść jutro dżem? Co ty gadasz? Jaki dżem? Weł widziałam tomorrow oznacza obiecanki i cacanki. No zobaczymy. Czas na finał Księgi Przysłów Polskich. Zaprasza pan dyrektor Piotr Cieślik. Dzień dobry. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Do widzenia. Również Zuzia zamyka wkrótce swoją kawiarenkę. Obejrzyjmy ostatnie wydanie. To już ostatnie spotkanie w mojej kawiarence w tym roku szkolnym. Zapraszam więc na małe podsumowania. W kolejnych wydaniach przedstawiłam Wam 12 krajów z różnych zakątków świata. To miejsca, które warto odwiedzić, jeśli tylko będziecie mieli taką możliwość. Przypomnijmy sobie w skrócie wszystkie kawiarenki. W pierwszym programie byliśmy w Grecji, miejscu narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, teatru oraz wielu podstawowych twierdzeń naukowych. Następna była Turcja. Wielki kraj położony częściowo w Europie, częściowo w Azji. Koniecznie trzeba odwiedzić znajdujące się tam ruiny starożytnego Efezu. W trzecim programie przenieśliśmy się na drugą półkulę, do Meksyku. To kraj będący spadkobiercą potężnych indiańskich cywilizacji, Majów i Azteków. Z gorącego Meksyku wróciliśmy do Europy. Islandia. Piękna, chłodna kraina wulkanów, gejzerów, zorzy polarnych i podobno elfów. Piąta kawiarenka była jedną z najdłuższych, ale też na temat Włoch można by mówić bez końca. Cudowny klimat, historia jakiej można pozazdrościć, kolebka opery, fantastyczna kuchnia, zawsze najnowsza i elegancka moda, najpiękniejsze samochody, ojczyzna mistrzów kina, sławne kluby piłkarskie. Z Italii zabrałam Was do Ameryki Południowej, do Argentyny. Ojczyzny tanga, Diego Maradony, Leo Messiego i papieża Franciszka.
Siódmy program to opowieść o Maroku, pięknym kraju w północnej Afryce. Bohaterem kolejnej kawiarenki była Mongolia, kiedyś wielkie imperium, dziś jedno z najsłabiej zaludnionych państw świata, które nazywane jest krajem błękitnego nieba. Dziewiąty program był o Hiszpanii, dawnym imperium kolonialnym, ojczyźnie Pabla Picasso, kraju Realu Madryt i Barcelony, kraju, którego językiem mówi co piąty mieszkaniec ziemi. Po Hiszpanii zabrałam Was do raju, bo tak nazywane jest maleńki Kiribati. W 11 kawiarence opowiadałam o najbardziej wydłużonym kraju świata, czyli o Chile. No i wreszcie ostatnim krajem, jaki wybrałam do kawiarenki, był Butan. Królestwo Grzmiącego Smoka. Piękny, malowniczy i do niedawna niemal całkowicie odizolowany od reszty świata. Dwa ostatnie programy to najciekawsze światowe i krajowe geograficzne rekordy. Mam nadzieję, że choć mała część oglądających kawiarenkę pod globusem poczuła w sobie zew podróżnika i kiedyś odwiedzi te piękne miejsca, o których opowiadałam. To wszystko na dziś. Do zobaczenia po wakacjach. No i wreszcie kończy się też nasza szkolna telenowela. Zapraszam na ostatni, 11 odcinek. Warto oglądać, bo dziś niespodzianki.
Na tym kończymy dzisiejsze wydanie. 21 czerwca ukaże się ostatnia kronika, w której podsumujemy cały rok. Będą ulubione przez Was pomyłki. Opowiemy też o kulisach naszej pracy w kronice. Do zobaczenia!